W dzisiejszym odcinku przed wami Honey Drop, czyli dokładnie minigierka, która była widziana na przykład w Fall Guysach, a później w Stumble Guys. I można powiedzieć, że tutaj wzorowaliśmy się właśnie na mapie z Stumble Guys i w dzisiejszym odcinku oczywiście mamy Ewelę, no bo to kanał Rafa i Ewela, mamy Zakrzaka oraz Reja. Siemano! Siemano! Czołem! Elo, elo! I słuchajcie, wszystko polega na tym, że musimy oczywiście wejść sobie tutaj na mapę, także zapraszam was i już wam tłumaczę zasady. Mamy 3 rundy i to jest pierwsza runda. O co chodzi? Zaczynamy od zielonego łuku. Możecie sobie wziąć teraz zielony łuk do ekwipunku, ale nie możecie zabierać innego. Każdy musi mieć taki jakby swój właśnie, swój podest i będziemy mogli strzelać nie do siebie z łuków, a sobie pod nogi. Osoba, która pierwsza spadnie na dół, ma 4. miejsce. Osoba, która spadnie jako druga, dostaje 3. miejsce. Osoba, która spadnie jako 3., dostaje miejsce numer 2. I ostatnia osoba, która utrzyma się tutaj na tym, załóżmy, ulu, na tych miotkach, wygrywa 1. miejsce. Będziemy mieli 3 rundy. Pierwsza runda jest na ten łuk i te kolejne rundy będą mocno się od siebie różnić. Jak chcecie, żebyśmy udostępnili tą mapkę dla was, to zostawcie 3000 łapek, a jak chcecie kolejne odcinki tylko w innej wersji, tam widzicie właśnie tutaj inne konstrukcje, to też zostawcie łapeczkę. Można powiedzieć, że to jest wersja wiosenna, a tam będzie wersja zimowa. Także widzowie, jak chcecie taki odcinek, zostawiajcie łapy. I co najważniejsze, pamiętajcie o naszym kodzie Ewela. Z góry wam bardzo wszystkim dziękujemy, że go używacie. I przechodzimy do rundy numer 1. Tutaj chcę jeszcze zaznaczyć, że w pierwszej rundzie będziemy mieli do zgarnięcia te oto bronie. Oni ich nie widzą, ja je widzę, no bo ja budowałem tą mapę, więc wiem, jakie tutaj są. Będziemy walczyć i co ciekawe, 4. miejsce również ma swoją broń, która leży tak naprawdę na ziemi. 3. miejsce dostanie coś takiego, a później dopiero zobaczycie, jakie są klasy tych broni. Czy jest legendarna, epicka i tak dalej. I oczywiście, jako że mamy 3 rundy, no to kolejne rundy są tam. O co będziemy walczyć, no to zobaczycie później. A więc wydaje mi się... A! Jeszcze o jednym nie powiedziałem. Na samym końcu tymi brońmi będziemy walczyć na specjalnej miejscówce, która jest dokładnie tam. Czy jesteście gotowi, żeby zaczynać pierwszą rundę? Jesteśmy. Jestem. Prosta sprawa. Czyli tak, ja naciskam tutaj guzik i nam pod nogami znikną platformy. Także po prostu stójcie, nie podskakujcie, nie róbcie nic. No i widzowie, jak możecie jeszcze zobaczyć, możemy wyżej skakać. I co dalej, zaraz zobaczycie. 10 sekund i rozpoczynamy. Każdy zajmuje teraz pozycję. Kuca, czy tam stoi na tym. No i będziemy walczyć, kto spadnie jako pierwszy, no to ma najgorzej, tak jak tłumaczyłem wcześniej. Dobra, 3, 2, 1, zaczynamy. Dobra, możemy się bić i ja naprawdę nie mam podzielnej uwagi. Ej, tam już ktoś spadł. Naprawdę, ja bardzo nie mam podzielnej uwagi. Czekajcie, bo ja to... Czemu tutaj ja w ogóle nie umiem z tego łuku chyba strzelać w takim razie? Strzelamy sobie tutaj. Trzymamy pod siebie w ogóle strzelamy. O nie, ja spadłem, o! Strzelamy pod nich. Może taką taktykę zrobimy, że oni spadną sobie na dół. Jak możecie zobaczyć, żeby rozwalić podłogę, trzeba uderzyć 2 razy w daną platformę. W kolejnych rundach będzie to nieco szybciej. Ja tu widzę Ewelę, tam mamy Reja i zobaczmy. Tych pięter jest widzowie 5. Rozwalmy może, czekajcie, gdzie bym mógł tutaj rozwalić? Może tu pod nogami? W ogóle ja na razie pociacham do wszystkiego po prostu. Chyba zostaliśmy sami tutaj. Z kim my tu zostaliśmy? To jest chyba Rej, z tego co pamiętam. Oho, o, ktoś spadł jeszcze niżej. Teraz on będzie mi kolapsował pode mną. Ty! On spadł na sam dół. On spadł na sam dół, także pierwsza osoba, można powiedzieć, że chyba jest już wyeliminowana. Wydaje mi się, że... Chociaż nie, gdzieś tam jest na dole. Ewela sobie tutaj stoi na tym podwójnym. Chodź tu, Ewela, skubańcu. Chodź tu, no chodź, dawaj, dawaj, dawaj. O, tu Ewela już chyba spadnie. Ja nie mam podzielnej uwagi, ja wiecie, nie potrafię tutaj strzelać. Dobra, rozwalajmy Eweli cały czas pod nogami. Rozwalajmy jej to. W sumie czekajcie, Eweli? Kogo tam jeszcze mamy? Może Zakrzakowi? O, aj, w Ewelę trafiłem. Teraz mamy problem mały, ponieważ strzelają z góry i z dołu, ale trzeba tego na górze zestrzelić. Czemu mi tutaj się nie napręża ten łuk? Czemu mi to nie strzela? Ktoś tu do mnie bije do góry. Ja na razie spamię tymi strzałami, żeby było nieco łatwiej. Dobra, zestrzelimy też tutaj. A ty, możemy sobie ustać tutaj i musimy tą osobę na górze zestrzelić. Ej, mam nadzieję, że ja tutaj dobrze to robię. Tutaj też możemy do Eweli postrzelać. Ja widzowie przypominam, jak chcecie tą mapę, to koniecznie zostawiajcie łapy w górę. No i jak chcecie tych mapek więcej, no to wpisujcie kod Ewela do sklepu. Nam to bardzo pomaga. Dzięki temu też możemy tworzyć takie mapy. Dobra, podniosłem się. Z góry ktoś strzela. Dobra, trzeba tam ogarnąć sobie sprawę tego Zakrzaka, chyba tam jest na górze, albo Rafa. Ale ktoś strolował, ja myślałam, że nikogo już nie ma u góry, a ktoś z góry nawala. Dawać tego u góry. Zakrzak za niedługo nie będzie miał gdzie lecieć, więc... Dobra, zleciał w dół. Ej, Reju, patrzcie się na Reja. Patrzcie się na Reja, co on tam robi, ty gościu. Gościu, co ty tam robisz? Ty, ktoś jest tu ze mną. Ty, a tu Zakrzak jest ze mną. Okej, Ewela leci w dół. Ewela, nie no, nie.
Powinna spaść teraz. Dobra! Jak się tutaj uciło? Ej, dobra, dobrze jest. Aj, prawie spadł. Dobra, rozwalamy, teraz już powinna spaść, tak mi się wydaje. Musimy od dołu rozwalić to wszystko, będzie dużo łatwiej. Dobra, bo ja za chwilę spadnę. Ej, ale sobie ktoś zrobi pozycję tam na samej górze. Tutaj się za krzakiem bijemy. I proszę spać się za krzaku. Dobra! O nie, spadłem, dobra. Czas start, czas tutaj Ewelę wykosić. Już ma coraz mniej, naprawdę już ma coraz mniej. Dobra, spamuję, no co mnie to jest taktyka? Dobra, spadł? Nie! Ej, widzę, że tutaj między nami poszona. No nie no, co to ma być? Dobra, spamujemy po prostu pod siebie. Patrzcie się. Nie! Dobra, spadłam. Ej, chłopaki chyba już na samym dole, ale to jest stresujące. Dobrze, bardzo dobrze. O nie, teraz strzelają mi z góry. W sumie, widzowie, dlaczego ja strzedłem? No nie! Nawet nie musiałem kolapsować. Mam nadzieję, że tutaj mnie Rafał nie podwali znowu, bo on chyba tutaj odpoluje cały czas na mnie. Ja mam tutaj takiego skina rzucającego się. Ja muszę patrzeć sobie pod nogi, tak szczerze. No, to robi się coraz trudniej. Ojejku, już mam nadzieję, że to mnie teraz nie trafi gdzieś. Dobra, jedna osoba została tu i to chyba Rafał spadnę gdzieś na dół. Chyba Ewelę zestrzelił z góry. O, dobra. Jajaj, ale się chycił. Gdzie ten gościu do mnie strzela? I oni z góry specjalnie na mnie się sfokusowali. Nie! Czy ona spadła? A na sam dół spadła, o nie. Dobra, dawać go tutaj, dawać za krzakę. Ja tu obijam wszystko, co się da. Co to ma być? Nieładnie tak. Tu jest jeszcze jeden, dobra, jest jeszcze jeden na szczęście. Zakrzak, on na tych podwójnych platformach. Dobra, oni są w dwójkę tu. Dobra, nie, no jeszcze nie spadł, jeszcze nie spadł. Dobra, za krzaka trzeba wywalić tu na dół. Na razie musimy uważać na Rafę. Pozbywamy się Reja. Po co ja tam schodziłem wcześniej? Dobra, zestrzelmy od razu te platformy. Nie. Dobra, obijamy jeszcze i zaraz go już nie powinno być. Zaraz już nie powinno być. Tego jednego nie da się rozwalić w ogóle. Nie! Dobra, jedna osoba zleciała. I mamy Reja. Ojej, dobra, ale... Dobra, i jeszcze nie, dobra, tutaj padnie. Prawie się udało. Tak jest, mamy to. Teraz idziemy po wygrane i jesteśmy tutaj, mamy dokładnie tak. Ja mam miejsce, albo zacznijmy od ostatniego. Kto ma ostatnie miejsce? No ja. Także, co ciekawe, teraz jest broń dla ostatniej osoby. Trzecie miejsce miał... Kto miał? Ja miałem. Reju. Biorę sobie swoją broń. Drugie miejsce miałem ja, czyli mamy tutaj Skara fioletowego. No i pierwsze miałem ja, bierzemy złotego Ska, mitycznego Skara. A my teraz przechodzimy do rundy numer 2, więc lecimy sobie tutaj. No i słuchajcie, teraz mechaniczny łuk. I tutaj wam powiem tyle, że ten łuk mechaniczny rozwala plasterki na strzała, okej? Okay? Więc pamiętajcie o tym. Także odpalamy teraz drugą rundę i zaczynamy. To będzie ciężkie. Dobra. O Jezus Maria, o Jezus. Jezus, i oni się na mnie sfokusowali. Proszę cię, zostawcie mnie. Zostawmy Ewelę może troszkę. O nie, prawie za krzak spadł. Dobra, w sumie, ej, teraz będzie o wiele szybciej, ale mnie tutaj strollowali. Co tu jest? Ewela, nie umiesz trafić. O Jezus, tutaj z Rejem zostałam jeden na jeden. Jest, dobra, spadł i jeszcze raz. Tu musimy na tych podwójnych się trzymać. Dobra, trzeba tą osobę, co jest na górze, a dobra, już chyba nie, bo sama spadła. Nie! A co jest? No niech leci w dół! Dawaj na dół, gościu! Oho! Jest prawie! Mam nadzieję, że mnie tu nikt nie rozwali. Co za piernik tutaj mnie rozwalił. Okej, dobrze! Ależ to było piękne zagranie. Dobra, rozwalajmy tam na dole, żebyśmy teraz tylko nie spadli. To jest najważniejsze. Wow! O mnie tu zakrzak! O, no nie mogę mi dwa razy. Do góry strzelamy. Kto do mnie cały czas strzela? Czy ktoś jest jeszcze u góry? Teraz tu... O nie! O! Jak krzak spadł, czy ja sobie wchodzę na... Gdzie jest najwięcej plasterków? A najwięcej plasterków jest tu. On nie będzie wiedział, gdzie jestem. Dobra, strzelamy z niej z góry. Czy w ogóle ktoś jest nad nami? Nie wiem. I oni się na mnie uwzięli, mi się wydaje. Dobra, na dół. Aj, ja...
No przecież to by było 200 IQ. Dobra, i ktoś tu jest jeszcze? O nie! O dobra, ja byle gdzie strzelam. Dobra, ale się tam ucieka. Dobra, udało się. Czy ktoś został w ogóle? Nie wiem. Ale tutaj mnie strzelowali. Ej, gdzie jest jeszcze jedna osoba, ja się zastanawiam. Strzelamy. O! Nie, on jest! Sam z siebie zrzuciłem, ajajaj. Ej, gdzieś jednej osoby brakuje, nie mówcie, że ktoś już spadł. I uwaga, pom. No! Powinien spaść. Ej, gdzie jest zakrzak, zakrzak spadł, czy co? Aaa, ktoś tu szkampi, zakrzak. Ajajaj. Jest dobra jedna osoba, Ewela. Dobra, i spadłam. Mam nadzieję, że nie mam ostatniego miejsca, tylko trzecie, proszę. Dobra, dobra, nie kryjemy się. Nie jesteśmy bambikami. Dostałem dwie naraz. Reju to wygrał, a ja walczyłam na samej górze z nim i mimo tego i tak ostatnia jestem. Przechodzimy oczywiście do wygranych. Wy wygranych wcześniej nie widzieliście, także przechodzimy tutaj. Czwarte miejsce z tego, co pamiętam, Ewela. Tak, niestety. Ja mam trzecie miejsce i dostaję zielonego taktikala. Ja mam drugie, więc biorę tutaj dubeltówkę fioletową. A ja mam pierwsze i mam tutaj mitycznego. Mityczną ładowaną pompę. Trzecia runda, czyli oczywiście mityczny łuk, czyli dokładnie ten łuk. I ten łuk rozwala wszystko na strzała, ale gdy naciągniemy strzałę, to wybucha dookoła, więc to będzie potężna runda. Także 3, 2, 1, czas start, widzowie. I tak jak mówię, tam macie kolejne ule lodowe, w lodowej wersji. Opłaca się zostawić łapę, no i oczywiście subskrybować kanał. Teraz mamy mityczny łuk wybuchowy, więc będzie ostro. Napinamy i patrzcie się, co tutaj się będzie działo. Ale to będą dymy. Dobra, rozwalam tutaj środek teraz. Proszę, zostawcie mnie. Ty, wszyscy spadli. Halo. Zostajemy na górze. I czemu to nie wybucha mi? Ja przecież naciągam jak mogę. Rozwalajmy środek. Ja rozwalam środek tutaj mocno, żeby oni, wiecie, podpadali od razu. Nie! To ktoś jest! Dobra, rzucamy tą osobę. Okej, jest git. Jest git. No, no, powinien spaść, spadł. Dobra. O nie, spadamy na sam dół, a tam jedna osoba została. Ja będę miał, ja nie mam podzielonej uwagi, to nie jest dla kobiet. Ajajajajaj, dobra, jestem. Mam nadzieję, że ktoś widział tą osobę, co się tam ukryła za kątem. O, uratowałam się. Dobra, spadł! Dobrze. Trzeba tą osobę tam z góry rzucić. Rozwalamy wszystko. Tak jest, poszedł na dół. Dobra, ukryjemy się tu i nikt nie będzie wiedział, że ja tu jestem. A czemu ktoś pode mną mi już rozwala? Dobra, powinien spaść teraz. Jest, no powinien spaść. Krzak się pije, więc sobie siedzimy. Ohoj, spada jedna osoba. Dobrze, idealnie tam chyba. Ty, gdzie on jest? Oni się tam nawalają, a ja rozwalam całe i oni spadną na dół i ja to wygrywam. Zakrzek zalicza porażkę. Dobra, odkrywamy się. Nie wiem, gdzie oni są, tak szczerze. Czemu wszyscy do mnie biją? A tu jest jeszcze XD, ja nie wiedziałem, że... O, dobrze, Nie! Bardzo dobrze. I Ewela jako ostatnia. Dobra, ja mam nadzieję, że oni się tam nie sfokusowali na mnie. Rozwalmy tu. No i spadłam tak na sam dół i nie ma mojej taktyki. Zdenerwowałam się. Proszę państwa, wygrywamy pierwsze miejsce. Lecimy teraz po bronię z trzeciej rundy. I teraz oczywiście przechodzimy do odbioru nagród. Czwarte miejsce miał bodajże Zakrzak. Tak, i mam rewolwer jakiś ze śmietnika. Trzecie miejsce zajmuje Reju. No ja zdobywam pistolet maszynowy. Drugie miejsce Ewela. Ja myślałam, że mam ostatnie miejsce. Ja byłam przekonana, a ja zamknęłam oczy i nie widziałam, że oni są w lobby, także no... Udało mi się. No i pierwsze miejsce udało mi się w końcu zająć, także mamy tutaj mityczny SMG. Teraz lecimy na arenę i walczymy tym, co udało nam się zdobyć. Kto zrobi pierwszy 5 fragów, wygrywa. Czekamy na znak Rafy, jakby strzeli i będziemy mogli walczyć z resztą. Także widzowie, just start, kto zrobi pierwszy 5 fragów, wygrywa. Oczywiście jesteśmy tutaj specjalnej ma... Oj! Pompy i Zakrzak ginie. Czekajcie, ile oni ma, dobra. O, dobra, jest jeden frag. Ojojoj. Nie! Okej, mamy Ewelę. Zakrzak! Nie! O, dobra, ginie Zakrzak. Nic nie trafiłam. O nie!
Ajajaj, Zakrzak mnie zabija. Dobra, na Zakrzaka nie ma co iść. Ej, kto gra najgorzej? Kto gra najgorzej? Ja nie wiem. Dobra, oni wiedzą, że to ja i oni polują specjalnie na mnie. Zakrzaka zabić nie! Zakrzak zabija. Patrzcie, nawet nie zdążyłam oddać strzału. Nie, ja muszę chociaż jednego killa zrobić. Słucham? Nie, nie. Oj, no przecież on miał 2 HP, widzowie. No i Zakrzak mnie zaś zabija, jeszcze jeden. No, Ewela, gin. Dobra, mamy Ewelę. No i teraz strzelałam. Okej, uciekamy. Uciekam, uciekam, uciekam. No i zabijamy Rafę. Ajajaj. Bragramy do dyszki jednak. I patrzcie, oni na mnie polują, bo wiedzą. Ja myślałem, że dobra. No to niestety ginę. Dobra, mamy Zakrzaka. Dawaj tu się, Rafa, muszę mieć chociaż jednego fraga, proszę, daj mi. Okej, musimy uciekać z powrotem. Oba. O nie! Z dwóch stron mnie zestrzelili, halo, halo. Dobra, uciekam. Dobra, zabiliśmy Ewelę. Ej, ile on miał? Ta żółta kaczucha się tam gubiła. Reju już ma 8 fragów, skubanie. Ola? Dobra, uciekaj, bo tu Rej, uciekaj, Ewela, Ewela, uciekaj, 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 Ewela, Ewela, uciekaj, 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 uciekaj. Ej, mamy Ewelę. Dobra, dobra, idziemy tu do nich. Oj. A ja mam 8 punktów, dobra. Trzeba się chować, bo Reju zaraz wygra. Ej, ale dlaczego wszyscy na mnie? Czemu? Zakrzaka teraz atakujcie. No, no dobrze, jest, udało się. Muszę mieć fraga. No nie, ja nie zrobię nic tego fraga. Dobra, Rafa nie żyje i mamy 10 punktów. Reju wygrywa dzisiejszy odcinek. Zostawiajcie łapy, subskrybujcie kanał. Pamiętajcie o kodzie Ewela. No i koniecznie wbijajcie na ten odcinek, który tu widzicie. Trzymajcie się, na razie, piona.